studiu aktualności jest Beata Bartman, zatem czas na nasze interwencje i temat, który co jakiś czas wraca w sygnałach naszych widzów. Tak, to temat, który wraca. Dzień dobry Państwu. Dziś kolejna wojna o masz telefonii komórkowej. Tym razem planowana inwestycja podzieliła mieszkańców podrzeszowskiej Stobiernej. Jedni chcą inwestycji, bo mają dość problemów z zasięgiem telefonów. Inni ostro protestują. Uważają, że nie są chronieni przez polskie prawo. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, tutaj mamy zabudowę, powstają nowe domy. Tutaj są jeszcze działki, które też są już przeznaczone pod zabudowę. Natomiast masz ma powstać dosłownie w odległości 300 metrów, 350 metrów od terenu tych zabudowy. Nadajnik chce wybudować firma Orange. Jak twierdzą mieszkańcy, już wydzierżawiła potrzebną działkę, teraz stara się o konieczne pozwolenia. Mamy tam działki. Co prawda są to działki orne na razie, ale przewidujemy, że będą to działki budowlane w niedługim okresie, może nawet 10 lat. Dlatego stracą też na wartości, to też trzeba brać pod uwagę. Ale przede wszystkim chodzi nam tu o zdrowie naszych tu mieszkańców. Możemy znaleźć wiele artykułów popartych konkretnymi badaniami na temat właśnie wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie organizmów ludzkich. Zostały przeprowadzone badania w Krakowie odnośnie nadajników i promieniowania i wyszło, że jest przekroczenie od 50% do 500% tych nadajników, gdzie operatorzy nie dostosowują się do norm, które w Polsce obowiązują. Według części mieszkańców to niedopuszczalne, zwłaszcza, że w bliskim sąsiedztwie jest też kościół i szkoła. Mamy teraz rozbudowę placówki w pobliżu właśnie tej planowanej bazy telefonii komórkowej. Dlatego też martwimy się o zdrowie i o życie naszych najmniejszych pociech. Potencjalni operatorzy komórkowi po prostu chcą swoje inwestycje budować kosztem jak najniższych, powiedzmy, nakładów finansowych, czyli w pobliżu dobrego dojazdu, do punktu, gdzie ma być usytuowana wieża, dobre zasilanie w energię elektryczną i po prostu terenów w Stobiernej jest bardzo dużo. Niemniej jednak przeszkodą dla inwestora, dla operatora tej telefonii komórkowej jest to, że po prostu trzeba by ponieść większe nakłady. Te argumenty przeciwnicy inwestycji powtarzali wielokrotnie na zebraniu wiejskim zwołanym przez gminę. Jak można decydować z taką wieżą i skazywać tych ludzi, którzy mieszkają, będą mieszkać w tej wieży, na coś takiego? Bo też trzeba mieć jakoś się utożsamić z tymi ludźmi. Bo proszę sobie wyobrazić, że u Państwa 300 metrów przed domem wybudowali sobie Państwo piękny dom i nagle Wam budują wieżę. Proponowaliby inwestycje zlokalizować na niezabudowanym terenie dalej na północ między Stobierną a Nienadówką, ale w sali spotkali się przeciwnicy i zwolennicy budowy masztu. Padł remis, co się rzadko zdarza, czyli połowa mieszkańców jest za postawieniem, połowa jest przeciw. No tak jak tutaj poinformowałem naszych mieszkańców, że po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, jeżeli będą spełnione warunki, wydam, bo muszę wydać decyzję o lokalizacji celu publicznego i też poinformowałem mieszkańców, że mogą się od tej decyzji odwołać. Mieszkańcy, którzy nie chcą nadajnika, powołują się na ostatni raport NIK w tej sprawie, który ujawnia, że stacje bazowe telefonii komórkowej powstają i rozbudowują się bez właściwej kontroli. Zdaniem NIK przepisy są tak nieprecyzyjne, że w przypadku anten o wysokości do 3 metrów nie trzeba nawet stacji zgłaszać nadzorowi budowlanemu. Wystarczy zgoda zarządcy budynku. Bez przeszkód można też zwiększyć moc nadajnika, bo nie istnieje obowiązek badania oddziaływania stacji na otoczenie po jej planowanej rozbudowie. I co na to operator? Czy jest szansa, że zmieni lokalizację i postawi ten maszt gdzie indziej? Pytałam o to przedstawicielka firmy Orange. Zaledwie kilka godzin temu rozmawiałam z panią Marią Piechocką z tej firmy i usłyszałam, że ta proponowana teraz lokalizacja to już jest wynik kompromisu, dlatego że właśnie wcześniej maszt miał powstać w pobliżu szkoły i kościoła w centrum wsi, a teraz zdecydowano, że będzie to za drogą ekspresową S19 w odległości, jak podaje pani Maria Piechocka, 450 metrów od domu i tu jest rozbieżność, bo mieszkańcy mówią, że będzie to 350 metrów od domu. Pytałam też przedstawicielkę firmy, czy możliwe jest przeniesienie tego masztu dalej, tak jak proponowali mieszkańcy w okolice, w stronę Nienadówki. No i usłyszałam, że wtedy ten maszt nie spełniałby swojej funkcji, swojego celu, bo jest postawiony po to, żeby zniknęły te białe plamy w zasięgu telefonii komórkowej. No a gdyby był dalej, to pewnie by się to nie udało. A co przedstawiciele mówią na temat tych obaw mieszkańców o zdrowie?
Właśnie zawsze w takich przypadkach słyszymy takie argumenty, jak w materiale przed chwilą, że boimy się o swoje zdrowie, o zdrowie swoich dzieci, a przedstawiciele sieci komórkowych zawsze odpowiadają, nie ma powodów do obaw, takie nadajniki nie są groźne dla naszego zdrowia. Takie argumenty słyszałam niedawno, gdy robiłam podobny materiał w pobliskich Bratkowicach pod Rzeszowem. Tam inna przedstawiciel sieci Play chciał wybudować masz telefonii komórkowej. No i zawsze zapewniają, że oczywiście nie ma powodów do obaw. Dotychczas to było zderzenie takich dwóch opinii. Nie mogliśmy my tego na przykład jako dziennikarze rozstrzygnąć. Natomiast pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Cyfryzacji zleciło opracowanie takiego raportu przez niezależnych fachowców. I ten raport został opublikowany zaledwie kilka tygodni temu. Jakie są jego wyniki? Proszę posłuchać o tym przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Chciałbym wszystkich tych, którzy mają jakieś obawy związane z negatywnym wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie, uspokoić, że być może obawiają się niesłusznie, dlatego że nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały czy potwierdzały w jakikolwiek sposób tezy o negatywnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego na ludzkie zdrowie. Warto też pamiętać przy dyskusjach na temat pól elektromagnetycznych o tym, że my w Polsce mamy normy tego dotyczące wielokrotnie ostrzejsze niż w innych krajach zachodnioeuropejskich. Zleciliśmy takie pierwsze polskie badanie dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. Przeprowadzali je specjaliści z Instytutu Łączności z jednej strony, z drugiej strony specjaliści z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a więc naprawdę najwyższej klasy specjaliści i osoby, które naprawdę bardzo dobrze znają się na tej problematyce. I zwraca uwagę na to, że brak jest jakichkolwiek dowodów, które by potwierdzały te tezy o negatywnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego na ludzkie zdrowie. Proszę Państwa, ten raport jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Oczywiście jego opublikowanie nie zamyka dyskusji na temat masztów telefonii komórkowej. Wiele osób uważa, że przepisy regulujące ich powstawanie powinny być bardziej prospołeczne i poprzedzone dłuższymi konsultacjami. W wielu krajach Unii Europejskiej wydanie zgody na postawienie takiego masztu jest możliwe dopiero w rok po poinformowaniu o tym wszystkich zainteresowanych stron. To była Beata Bartman, Interwencja Aktualności. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.